jak to będzie, jeśli chodzi o tę tabelę, ale teraz wracamy do tego, co wydarzyło się w wyścigu numer 11, no bo tam przegrał pierwszy raz dzisiaj Janusz Kołodziej, Muchtajew, Borowicz, Jonsson i właśnie Kołodziej. No i dobry start, co się rzuciło w oczy Borowicza. Tak, bardzo dobry start. Troszeczek wypchnął od Andrasa Jonssona za środek toru. Wykorzystał to dobrze Andras, bo tam akurat po kosmetyce było mocniej przyczepnie niż tam, gdzie podróżował Janusz Kołodziej. Jechał potem metro od bandy i jakby nie zostawił tutaj cienia szansy na to, żeby Janusz mógł przeprowadzić jakiś atak, który mógłby zakończyć się sukcesem. Czekał Janusz tylko na błąd, kiedy Andras nie wjedzie w tą ścieżkę, jednak Andras konsekwentnie na każdym okrążeniu dojeżdżał tam, gdzie jest korzystnie. Widzieliśmy też Aleksandra Oktajewa, który podróżował tutaj przez większość tego wyścigu środkiem toru lub wychodził bardzo wąsko po krawężniku, jednak na ostatnim wirażu już zobaczył, którędy podróżują koledzy z przodu i zmienił swój tor jazdy i zachował bezpieczną przewagę już nad młodzieżowcem z Tarnowa i dobił 1 punkt. 2 do 4, tak zakończył się wyścig numer 11, no i w tym momencie to goście wyszli na prowadzenie, prowadzili 34 do 32, potem dwa wyścigi 1-3-3, drugi 1-5, no i w tej chwili mamy 6-punktowe prowadzenie drużyny gości z zielonej